Dyskutujemy, że to jest rejestrowane na żywo, są przekazywane. Są, tylko że w taki cywilizowany sposób. A nie uprzedzam ciebie, że przez zaglądanie nie ma nikogo nie tej chwili. Nie, no to tam stoi i nie ruszaj. Kwestia filmowania to jest. Ja się nie zgadzam. Można ją ustawić tam wyżej wszystkich bardzo. Ustaw, żeby wszystkich widziało. Kamera, proszę bardzo. Nic nie operuje, nie filmuje ręki, nogi, oka. Kamerę ustaw ty w dowolnym miejscu, gdzie chcesz. Ale panie przewodniczący, gdzie tu tkwi problem, proszę powiedzieć? Czym tkwi problem? Ja się wcale nie gniewam, że nagrywa. Niech wszystkich nagrywa ten pan. Postaw kamerę w dowolnym miejscu, żeby i ciebie widział. Zrób to. Mamy przegłosować to? Albo się zamienimy. Proszę robić, co? Panie przewodniczący, proszę robić, co uważa pan za stosowne. Ja mogę się zamienić. Ja informuję państwa, że będę nagrywał. Będę operował kamerą. Oczywiście, no informuję, już raz informowałem na komisji rewizyjnej, informowałem, więc nie widzę tutaj najmniejszego problemu. Panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, ponieważ temat się zrobił jakiś ogólno, nie wiem, światowy czy ogólno polski, łącznie z prasą, z wypowiedziami do prasy, które te wypowiedzi myślę, że znam, więc powiem państwu, że nie ma, zresztą to wszyscy o tym wiemy, nie ma zakazu jakby filmowania nas wszystkich. Natomiast ze względów typowo koleżeńskiego, co prosiły koleżanki, żeby nie kierować tej kamery, nie wiem, na nos, na... jesteśmy bardzo blisko siebie, to rozprasza ludzi, dezorganizuje pracę. Bardzo proszę, żeby jeżeli pan Chojnowski, bo sam pan widzi, jakie rozdrażenie pan wprowadza na sesji. Jest kamera włączona, która nie rusza się i filmuje to, co trzeba i nikomu krzywdy nie robi. Nie robi również ta kamera, która jest na każdej sesji. Natomiast koleżanki na komisji rewizyjnej prosiły pana, żeby pan przestał robić to, co pan robił, że kamerę pan kieruje, trzyma w ręku i kieruje raz temu w oko, raz temu w oko. To po prostu przeszkadza w obradach komisji i o to pana proszono. I o nic więcej. Pan przewodniczący o to samo przed chwilą pana prosił. Więc jeżeli pan jest w stanie uszanować to i pozwolić przewodniczącemu normalnie prowadzić obrady, to bardzo pana o to proszę. Tu nie ma tajności, natomiast jest mi przykro, że pan robi to w ten sposób, że pan kieruje pod oko albo temu, pan sobie wybiera tę osobę albo tę na celownik i filmuje. Pan nie filmuje obrad komisji. Pan się po prostu bawi tą kamerą. Dlatego też bardzo pana proszę, żeby pan takich numerów nie robił, bo pan prowadza zamieszanie na komisji. Nic więcej. Nie ma tu żadnych tajnych spraw, ale tak jakoś pan fajnie to nagrywał, że ani siebie pan nie nagrał, ani sąsiada, który obok pana siedział. Natomiast bardzo głośno i wyraźnie pan siedzi przy kamerze i się wypowiada w tym temacie. Wszyscy wiedzą, że pan robi to celowo. Więc bardzo proszę o takie, jeżeli pan się zdecydował walczyć ze wszystkimi i to nagrywać. Niech pan sobie nagrywa, tylko niech pan nie wprowadza takiego zamieszania, takim, a nie innym operowaniem tej kamery na 20 centymetrów czy 30, bo tak obok siebie siedzimy. Sala jest konferencyjna zajęta akurat na inne cele. Tak, że pan, no może już teraz zamknięta, ale do tej pory była zajęta. Dlatego przepraszam, że przerwę, może przyniesie się tam kamerę, tam się ustawi i będzie problem związany. Pan ustawił kamerę i na sesji chodził z nią, chociaż pan przewodniczący prosił, żeby nie dozorganizował pracy. Przecież tylko o to chodzi. Natomiast koleżanki prosiły kolegę, może razem do szkoły chodziliście, że proszę tak nas filmować. To pan mówi, że proszę iść do prokuratora. Sam niech pan sobie odpowie na pytanie, co pan robi z tą demokracją, na którą pan się tak powołuje. Natomiast bardzo proszę, żeby pan pozwolił przewodniczącemu, normalnie mamy wiele spraw do omówienia, poprowadzić obrady i nie straszył ludzi, to kamerą kierowano w oczy, czy też na rękę, czy na nogę, obcinanej głowy. No jeżeli... Uprzedzam. To masz takie jawność, nie dotykaj. Jawność to ja nie wiem. Jako przewodniczący zgłaszam to, wszyscy mnie to popierają, czy nie? Kto jest za? Śmiech na sali te głosowanie, panie przewodniczący. Postaw ją tam, żeby wszystkich widział. I nie dotykaj więcej, nie manipuluj nią.
To jest śmiech na sali. Ale na czym głosować, na czym liczący? Chce się bawić, chce stać, się postawić, wszystko i co? Nie dotkniesz się dzisiaj razy? Nie. Będziemy obrady nad kamerą teraz dyskutować. Co? Ja będę ją obsługiwał. Panie Andrzeju. Nie będziesz przyniósł. Nie, panie Kaziku, proszę, proszę. Nie. Nie ma prawa. Nie, postaw ją w widocznym miejscu. Szkoda, widzi pan, co ten człowiek robi. Postaw pan ją w widocznym miejscu, żeby ciebie też widział. Przecież panu Chojnowskiemu tylko o to chodzi. Chory jesteś, bardzo proszę. Panie przewodniczący, jeśli mogę coś powiedzieć, to jest indywidualne zdanie pana burmistrza, z którym pan burmistrz wie, że nie ma racji. Obrady rady są jawne, nikt tego zabronić nie może, więc nie rozumiem, gdzie tutaj tkwi problem. W czym pan tkwi problem? Co pan chciał zrobić z tą kamerą? Postawić w odpowiednim miejscu dla siebie. Wczoraj na komisji rewizyjnej pan Krojnowski nie był ani razu, więc pan Romantyszka też nie, a pozostali. Proponuję, przynieśmy się do sali konferencyjnej, kamera będzie ustawiona w jednym miejscu, będzie spokój. Okej. Jest wolno? Jest wolno na samej drodze. Ustaw ją w jednym miejscu. Robicie problem, gdzie go nie ma. Wyszukujecie problem tam, gdzie go nie ma. Tak. Problem był, z problemem, bo ty się, Karolu, rodziłeś chyba. Idziemy na salę. Obraża mnie pan. Obraża mnie pan. Panie przewodniczący, obraża mnie pan. Nic. Bo swoim chamskim zachowaniem Chojnowskim niczym się nie różnicie. Idziemy na salę, ja nie będę... Obraził pan mnie w tej chwili. Bardzo proszę. Proszę, panie Karolu, ważyć słowa. To, co pan mówi. Burmistrz nie mówił, że są obrady tajne. Ja tylko prosiłem o to, żeby pan Chojnowski nie straszył ludzi, kierując pod nos kamerę na rękę, na nogę. Jeżeli chce to nagrywać, niech nagrywa. Ale niech nie wprowadza zamieszania w nagrywaniu. Bo to dezorganizuje pracę. I nic więcej. Nie, zobaczy pan, że ta kamera stoi. Kamera to nie karabin, nikogo nie zastrzeli. Oj, no zwłaszcza jak wychodzi. Jak wychodzi to. Robię. To niech pani na nim miejscu. Gdzie tkwi problem, pytam się, panie przewodniczący? W tym ma stać. To jest naprawdę nie problem. Bez wyjątku. To nie jest problem. Chwileczkę, zapraszamy do wspólnego stołu tutaj, a kamera wszystkich ma widzieć. Ustawi od tak. Pan przywraca swoje jakieś uprawnienia. Panie przewodniczący. Nie pan pisał ustawy o samorządzie. Pan dysponuje również kamerą, która jest z Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie. Proszę ją tak ustawić, proszę również mnie nagrywać. Na poprzedniej komisji była. Nie widzę tutaj najmniejszego problemu, dlaczego pan się tak unosi. Tylko raz ona ma być postawiona, więcej nie. Nie, ja będę ją operował, jak będę chciał. I nikt nikomu nie zabroni. Pan mi nie może po prostu zabronić. Nie masz prawa. Jakie? Proszę mi powiedzieć. Ustaw ją, żeby wszystkich widział. A kto to prawo stanowi, pan? Panie przewodniczący. Na dzisiejszej komisji ja. Nie, no panie przewodniczący, pan chyba się prosił, żeby chwilę zaczekać, ustawić naszą kamerę. Proszę ustawić kamerę, jest do dyspozycji Urzędu Miejskiego, to jest moja kamera. Mam prawo filmowania posiedzenia Rady, posiedzenia Komisji, to jest jawne. Postaw ją, żeby wszystkich widziała. Ja to rozumiem. Ciebie również. Niech pan to filmuje, kamerę, proszę bardzo. Tylko niech pan nie straszy ludzi. Ale ja nie straszę, panie burmistrzu. No przecież... Ja nie straszę ludzi. Pan chyba żartuje. Ja nie żartuję. Panie przewodniczący, proszę rozpoczynać posiedzenie komisji. Ja tu nie widzę najmniejszego problemu. Panie przewodniczący, bardzo proszę o chwilę cierpliwości. Przyniesiemy kamerę, która jest na każdej sesji, która rejestruje również posiedzenie. A tu nie ma żadnych tajemnic, więc jeżeli pan może, to bardzo prosił, żeby chwilę zaczekać. Ktoś przyniesie, ustawi tak, żeby pan się nie ruszał. No nic. No się proszę się przejść. Jeszcze sesja się nie zaczęła, to może nie nagrywać. To nasz prywatny jest teraz czas. Nie rozpoczęła się. Pana Chojnowskiego prosiły koleżanki, żeby im nie przeszkadzać w sesji. Jeżeli już było, ale mało tego przegłosowały, to że nie chcą, żeby w taki sposób. Jeżeli już to w cywilizowany sposób, to nie tak brutalnie i nic więcej. Natomiast nie ma żadnych tajemnic z tym kogo. Wymyśliliśmy tę komedię. Tak. A kawę miał zrobić. Panie Karol.
Ja się przesiądę. No i widzicie Państwo, o co tu chodzi. Będzie podobne ujęcie. O! Wy jednakowo kamery będą nagrywać. Kamerę ustawić spokojnie. No, ustawić kamerę i nie będę Natomiast ja będę miał do powiedzenia.